Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Przed Wami bardzo fajny materiał dotyczący testów nerwomieśniowych. Jest to część oczywiście Myślak Neuroterapeuta, gdzie będziemy bazowali na testach tończości mięśniowej i zajmiemy się jamą brzuszną. Jam brzuszna to jest najważniejszy obszar do testowania, dlatego że większość osób, które przychodzi do nas, ma problem z korem, ma problem z fundamentem, przychodzi do nas z problemami Miednicy stołów biodrowych, staw szybodrowych, kręgosłupa lędźwiowego, przejścia pierwszęwego i jamy brzusznej, więc te testy fajnie znać. One się mega w gabinecie przedają. Tylko że tak, ten materiał jest drugą częścią. Pierwszą część macie w linku w opisie tego filmu. Pierwsza część dotyczy testów w pozycji leżenia i to jest must have. Na początku zaczynamy od testów w pozycji leżenia, bo są one. Dużo prostsze do wykonania przez pacjentów, i jak to będzie wszystko już dobrze działało, to przechodzimy do testów w siedzeniu, i teraz badamy właśnie w siedzeniu. Dlaczego w siedzeniu? Dlatego, że daje nam to dużo większe możliwości do testowania pozycji rotacji, a brzuszna oczywiście wykonuje też rotację, która jest bardzo ważna, i to będziemy właśnie robić w pozycji siedzenia. Więc jeżeli nie znacie pozycji leżenia, wracacie do pierwszej części filmu, oglądacie tam film, który jest na stronie szkolenia test mięśniowe Wracacie do drugiej części i macie pełne spektrum widzę na temat testów nerwomięśniowych na jamę brzuszną. Także miłego oglądania. Na pewno Wam się to przyda w praktyce i do zobaczenia. Nie, jest okay. Dobra. Dobra, idziemy dalej, mamy pozycję siedzenia i teraz tak, oczywiście zaczniemy sobie od testowania ściany przedniej, najprostsze rzeczy. Eee, czego tu musimy pilnować? Tutaj musimy pilnować na początku tego, żeby te były w pozycji neutralnej w miarę, dlatego, że jak ktoś się mocno zepnie i pchaj tutaj, wygeneruje dużo napięcia, nie tylko w tym brzusznym, w biodrach, w klatce piersiowej, wstrzyma oddech, ten test wtedy nie ma sensu. Więc, pozycja neutralna tego kręgu, słupa, czyli lekko zachowana lordoza lędźwiowa, e, Co dla niektórych już może być problem, utrzymanie tego kręgu, w ryzach. Jeżeli tam jest dużo, e, dużo problemu, dużej stabilności. E, my będziemy, słuchajcie, pchali sobie w obszar klatki piersiowej e, tutaj. E, Możemy zrobić to przy pchnięciu w taki X. Pacjent krzyżuje sobie ręce, właśnie w ten sposób. Ma lekko zgięte pięści, lekko zacięte pięści, ale takie lekko, tak? zwana miękka pięść. Nie ściskamy mocno tego, nie chcemy dużo e, napięcia na obwodzie. I to, co teraz robię, to tak. E, jeszcze ustawienie nóg. E, kończyny przybliż do siebie. Może się lekko złączyć, ale przywodziciele są rozluźnione. I teraz to, co ja robię. Lekka stabilizacja e, dystalnej części uda. Trzymam sobie i zobaczcie, tutaj od razu Julka. Już, już możesz pchać, to, nie? Staramy się, żeby ona nic nie robiła. Stara się tak. Uczymy taką pozycję, uczymy taką pozycję, nic nie rób, dobra. Opór, stały opór. Mhm. Tam, trzymaj, trzymaj, trzymaj. No i się okazuje, że trzymaj. Nieźle. Robię lekkie napięcie. Większe, większe, większe. Działa wszystko fajnie. Manipulacja, trzymaj, nie pozwól. Puszcza, jest super. Dobra, czyli jak widzicie, u Julki proste brzucha działa, bez względu czy siedzi, czy leży, jest w porządku, jest normotoniczny. Dorzucamy sobie rotację. Robimy sobie rotację w lewą stronę. I teraz tak, jak zrobiliśmy rotację w lewą stronę, zobaczcie, ja też robię rotację w lewą stronę, to po mojej prawej stronie skrócił się e, skośny zewnętrzny, to znaczy jego skrócenie umożliwia tą rotację, Natomiast po stronie lewej zrobił to skośne wewnętrzne. Te mięśnie równolegle. Ich napięcie skracę. Oczywiście tu dochodzi jeszcze praca prostownika, praca mięśni wielodzielnych. One tutaj, zaczynam pracują. I teraz tak. To znaczy, że jeżeli ja będę pchał w linię pośrodkową ciała, tutaj, czyli w ten mostek, w ten X u Julki, to będę równomiernie obciążał po prawej stronie skosie zewnętrzny, po lewej skosie wewnętrzny, czyli obciążam je oba. No i sprawdzamy, co się dzieje. Jak będę chciał zrobić manipulację na wrzecionkę, to mogę sobie wybrać, który wolę. Tak? Czy wolę zewnętrzny, wewnętrzny? Oczywiście tu będę robił manipulację tak, a tu będę robił odwrotnie, tak, bo te mięśnie się krzyżują pod kątem X. Dobra. Trzymaj tak. Znowu, lordowska zachowana. Nie pozwól. Oczywiście ja mogę pchać w X, mógłbym sobie pchnąć w bark po stronie prawej, stabilizuję sobie nogę po stronie lewej, żeby maksymalnie obciążyć tutaj tą przekątną. Trzymaj. Działa. Manipulacja. Trzymaj, nie pozwól. Patrz, puszcza. Puch. Fajnie. OK. E, mogę sobie tak naprawdę trochę to e, urozmaicić, ten test. Dlatego, że ja mogę obciążyć równomiernie, ale mogę obciążyć bardziej tą stronę, albo bardziej tą stronę. I teraz tak. Jeżeli ja bym sobie stanął tutaj, Cały czas, cały czas jesteśmy zrotowani. To znaczy, że działa skośny zewnętrzny po lewej i wewnętrzny po. Skośny zewnętrzny po prawej, wewnętrzny po lewej. Poprawkę. Dobra. Więc mamy taką pozycję. Jeżeli ja sobie, słuchajcie, pchnę tutaj. Na przykład pchnąłbym sobie tą rękę w ten sposób. Utrzymaj pozycję. Trzymaj. Mamy tutaj wewnętrzny mięsień. Trzymaj. Czy puszcza nam to ja będę obciążał głównie tą stronę. Dlatego, że pomimo tego, że w tej rotacji pracują one oba, zewnętrzny, wewnętrzny, to jednak obciążam sobie głównie stronę lewą, dlatego, że pcham julkę do zgięcia w skłonie bocznym w prawo. Więc głównie obciążam właśnie ten wewnętrzny skośny. No i widziałem, że on działa nieźle, tak? Jest normotoniczny. Dzięki, że odpłacił do tego momentu. Jeżeli Ci się podoba i widzisz potencjał w testach małymięśniowych, tak samo jak ja, to pamiętaj, że ten film jest elementem, jednym materiałem z wielu, z całego kursu online-owego Test jest taka Całego Ciała, gdzie w sześciu modułach przeprowadzę Ci krok po kroku przez całe ciało, co wzbogaci Twoją anatomię funkcjonalną, wiedzę na temat pracy poszczególnych struktur i na pewno przyłoży się na lepsze efekty w Twoim gabinecie. Jeżeli jest Ci mało, to do kursu może dołączyć już dzisiaj, jest on na promce i wracamy z powrotem do diagnostyki brzucha. Idę sobie w drugą stronę i teraz będę sobie pchał właśnie stronę prawą. Trzymaj. Czyli idę sobie do skłonu bocznego w lewo. Tak, Jurka stawia opór, napina głównie stronę prawo w tym momencie, a że jest zrotowana, to napina głównie skośny zewnętrzny po stronie prawej. Trzymaj. Działa. Manipulacja. Trzymaj. I też puszcza. Czyli widzimy, że skośny zewnętrzny po stronie prawej i wewnętrzny po stronie lewej działa dobrze zamieniamy sytuację tak tu już nie muszę wam dużo tłumaczyć teraz działa zewnętrzny wewnętrzny trzymaj Fajnie. fajnie aczkolwiek tutaj już coś się dzieje trzymaj ok teoretycznie jest nieźle tak jakby widzę że jest różnica pomiędzy tymi stronami rotacja w lewo była lepsza w prawo jest gorzej i teraz zobaczmy, co się wydarzy. Idę sobie na początku, niech będzie ta strona. Zacznę sobie od tej strony. Po tej stronie pracuje skośny wewnętrzny. Trzymaj. Ok. Jest nieźle. Idę sobie tego wewnętrznego, będę sobie go teraz manipulował. Pamiętajcie, jak był włóknego. Trzymaj. Ok. Jest w porządku. Ta strona działa dobrze. Idę sobie teraz na drugą stronę. Testuję. Działa, zewnętrzny, trzymanie pozwól. Widzicie hipertonia. Trzymaj. Trzymaj. To jest najtrudniej utrzymać to pozycję teraz. Nie, właśnie, chyba najłatwiej teraz. Tak? dobrze mhm. no w ogóle jest, jest, jest hipertoniczny, nie reaguje nam. Rotacja. I zobacz, co się w ogóle wydarzyło. Wydarzyło się to, trzymaj, nie pozwól, że w pozycji leżenia nie działała nam ta strona była hipotoniczna, a w pozycji leżenia się nam zhipertonizowała. Czyli nie ma znaczenia pozycja, w jednej i drugiej pozycji to nie działa. Ktoś może zapytać się, ale co jest lepsze? Kiedy te mięśnie pracują, jak Julka leży, czy jak Julka siedzi? Nie ma znaczenia. W jednej i drugiej pozycji układ nerwowy nie jest w stanie wykonać tego napięcia optymalnego. Tak? Nie, te mięśnie nie są normotoniczne. Czyli ten układ nerwowy i tak zarządza nimi nieprawidłowo, bo albo generuje za mało napięcia, albo generuje za dużo napięcia więc widzimy, że po tej lewej stronie coś się, coś się dzieje. Dobra. Oprócz takiego właśnie obciążenia e, skosów pod kątem rotacji, ale pchania w takich wektorach do skłonu bocznego, e, możemy sobie tutaj testować rotację. E, samą rotację. I teraz tak. Zobaczcie, co teraz będziemy robić. E, chcę stosować sobie mięśnie rotacyjne. Tutaj będę bardzo mocno myślał o mięśniu poprzecznym brzucha. Jeśli chodzi o brzuch i też będzie kręgą pracował, ale koncentrujmy się głównie na mięśniach brzucha. I przykładowo, chcę stestować stronę prawą, co znaczy, że ja stoję sobie po stronie lewej. Pozycja jest identyczna, tak? Czyli cały czas mamy ten X, miękkie pięści, lordoza zachowana. Uczymy taką pozycję. Nie pozwól mi się zrotować w moją stronę. Trzymaj. Ja oczywiście próbuję całym swoim ciałem, trzymaj, zrotować Julkę w lewo ale widzę, że jest to praktycznie niemożliwe. Ona dobrze oporuje. Robię sobie manipulację na mięśnie poprzecznym po stronie prawej. I zobaczcie, pięknie puszcza. Super. Dobra. Idę sobie na drugą stronę. Chcę teraz testować mięśnie brzucha po stronie lewej. Utrzymaj pozycję. Nie pozwól. Trzymaj. Działa. Manipulacja. Trzymaj, nie pozwól. Też puszcza. Tak? Czy widzieliśmy, że głównie tutaj nam nie działał skośne zewnętrzne po stronie, po stronie lewej. Jeśli chodzi o tę rotację, wyglądało już tutaj to trzymanie pozwól nieźle. Oczywiście trzymanie pozwól trochę gorzej puszcza po stronie prawej, ale działa. Czyli jakieś takie lekkie braki po stronie lewej mamy, ale nie ma co się czepiać. Jest wszystko normalne, oprócz skośnego zewnętrznego który nam wychodził zarówno w pozycji siedzenia, baubu hipertoniczny, jak i w pozycji leżenia baubu hipertoniczny. Fajny punkt wyjścia, jeśli chodzi o pracę. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że Czasami jakieś problemy z biodrami albo z kością krzyżową e, mogą powodować to, że im te nogi są wyżej w pozycji leżenia, o czym już pamiętacie na pewno, bo to robiliśmy przed chwilą, to te mięśnie są w coraz gorszej pozycji. Więc może jakiś system więzendowy z tyłu, tych możliwości jest dużo, ale w testach kluczowe jest to, żeby znaleźć punkt zahaczenia i później za tym punktem iść i że potrafi sprawdzać, czy coś się nam zmieniło, czy niekoniecznie. Więc tutaj macie wszystkie możliwości testowania tych mięśni, jest jak widzicie bardzo dużo. Dlatego, że mamy różne wektory, różne pozycje ustawienia, i to jest taki baza wyjściowa. Pewnie można było to jeszcze troszeczkę bardziej zmodyfikować pod kątem pracy całych taśm, ale już to Wam w zupełności wystarczy. Dzięki za to, że dotrwałeś do końca materiału, Korzystaj z testu, bo naprawdę one mogą bardzo mocno wzbogacić Twoją praktykę terapeutyczną i zwiększyć efekt terapeutyczny. Natomiast, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chciałbyś wiedzieć więcej na temat metody, którym pracujemy, albo samych testów, albo samej oceniamy brzusznej, zostaw komentarz i na pewno odpowiemy Ci na Twoje pytanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i na sali szkoleniowej. Trzymaj się.